po przywołanej godzinie. Kto? Pan poseł Kosztownie. Niech będzie. Ad vocem. Ad vocem ktoś poprosił. Ad vocem. No to ad vocem bardzo proszę. Ad vocem do 5 po 10. Bardzo proszę. Kto? Ad vocem do 5 po 10. Norbert Pietrykowski. Już 6. Panie pośle, a propos, zwrócę się do posła Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że niewiedza nie jest czasami elementem słabości, a powiem może z własnego ogródka. Ja mam dwie córki i też się zastanawiam, jak rozwiązać ten problem migracyjny, bo pan mówił, tylko że konkretów brak. Ja bym chciał od pana na przykład dowiedzieć się, jak widzi pan rozwiązanie, jak widzi pan w 2026, jeżeli ma być wprowadzony ten pakt migracyjny, co pan by w nim zmienił? Proszę się dokładnie w niego czytać, zastanowić się i odpowiedzieć mi konkretnie. A propos jeszcze tego, co mówiła pani profesor, nomen omen, dzisiaj mamy 17 czerwca, jest to Światowy Dzień Czołgisty. A propos tego, czołgisty to raz i Światowy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy. To jest a propos tego, co pani profesor mówiła, migracja za wodą. Także myślę, że dzień nieprzypadkowy i warto o tym wspomnieć. Także zachęcam do dokładnego przeanalizowania tego paktu migracyjnego i odniesienia się w konkretach, co pan... No to dobrze, to ja w takim razie, Andrzej Kosztowniak będzie ad vocem do ad vocem, ale to w takim razie o konkretach. Jacek Sariusz-Wolski, człowiek, który ma niebywałe doświadczenie, jeśli chodzi o Unię Europejską i prawodawstwo unijne, no, nie ma lepszego, aniżeli Jacek Sariusz-Wolski i jego doświadczenie z Unią Europejską i w Unii Europejskiej. Notabene szkoda, że nie udało mu się uzyskać mandatu europosła. Pokażmy w takim razie ten proponowany przepis, który ma dotyczyć wszystkich państw Unii Europejskiej, w tym również Polski. Bardzo proszę. Należy ustanowić normy dotyczące warunków przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, które są wystarczające do zapewnienia im odpowiedniego poziomu życia i porównywalnych warunków życia we wszystkich państwach członkowskich. Harmonizacja warunków przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową powinna pomóc w ograniczeniu wtórnego przemieszczania się tych osób, na które wpływ ma zróżnicowanie warunków ich przyjmowania. Tłumacząc to na język polski, taki sam socjal, jaki dostanie ktoś w Niemczech, taki sam socjal ma być w Polsce. Ale nie socjal w postaci emerytury dla Kowalskiej, Zielińskiego, Klerenbacha i tak dalej, tylko socjal dla tego, kto jest nawet bez imienia i nazwiska, który uchodzi za pana jakiegoś tam. No nie tędy droga chyba, no. Ale taki sam, ja to inaczej rozumiem i jak? Uważam, że to trzeba inaczej rozumieć. Taki sam nie w sensie kwoty, tylko taki sam w sensie wartości nabywczej. Czyli no, ja byłam teraz, pani profesor, ja byłam no to... teraz w Brukseli. Mhm. To naprawdę jedno euro, jak się pójdzie do sklepu, to jest 1 złotych, a nie 4 złote. No. Jeżeli można, panie redaktorze, ad vocem do tego, co pan powiedział. Ale to sekundę. To dla pani profesor też inny przelicznik. Mając do wyboru branie zasiłku w Polsce 1500 zł, a 1500 euro, to jak pani myśli, taka osoba, która trafi do Polski? No i to właśnie było. Co będzie wolała? No będzie wolała brać 1500 euro. I chyba nie ma się co dziwić, nie? Bo ludzie nie są durni, z założenia wiedzą, po co przyjeżdżają. No tak, a równocześnie no, nie są niewolnikami i nie może być handlu niewolnikami. Ale przecież ten handel niewolnikami się już toczy, on się już odbywa. Teraz na jakiej zasadzie pytam się ludzie, którzy będą relokowani do Polski, w jaki sposób oni będą wybierani? Powyżej 1,80 m bierzemy tylko? Czy bierzemy tylko brunetów? A może tylko łysych? Jak to będzie wyglądało? No tego po prostu nie wiemy w tej chwili. A może dlatego, będzie maszyna losująca? Że nie są przyjęte żadne konkretne zasady. Ale ich nie ma, no nie było mówię. I nie będzie. Panie redaktorze, bo jeżeli nie ma zasad, a dzisiaj sobie pozwalamy na to, żeby już był realizowany pewien projekt wpuszczania właśnie osób w sposób bez kontroli do Polski, czy w ogóle do Europy Zachodniej, to już jest potwierdzenie pewnego zarzutu w stosunku nie. do tego, tak, bo nie. jeżeli państwo nie określiliście zasad, to najpierw nie wykonujcie czynności. Przepraszam, do zasad, pani profesor wytłumaczenie, ponieważ pani profesor nie może się pogodzić z tym, czy pani profesor nie jest w stanie sobie wytłumaczyć, a może tak będzie. Skąd się wzięło 7,5 tysiąca ludzi wysłanych do Polski z Niemiec? Tego nikt nie wie.
Ja wiem, że pojawiają się gdzieś tam takie sugestie, że to są osoby, które niby rzekomo przekroczyłyby granicę polsko-niemiecką nielegalnie. Tylko cały szkopuł polega na tym, że pytani ci ludzie, skąd dostali się do Niemiec, oni w żaden sposób nie mówią, że z Polski. Tak, no i ja jeszcze... Ja tu przyznaję, że to nikt nie przestawi ścieżki migracyjnej, jeżeli jest nielegalny. Dlatego, że czytam, że 2000 wśród nich 380 osób to są Ukraińcy. Jak rozumieć status nielegalnego Ukraińca? No to jest bardzo dobre pytanie. Jeżeli ktoś trafi na teren... Ale przepraszam, wie pani, to nie żebym negował, ale trudno mi sobie wyobrazić Ukraińca o śniadej karnacji skóry. Proszę państwa, chciałbym się odnieść... Chociaż tacy też są. Panie redaktorze, są, oczywiście. Ale wie pani, co mam na myśli. No. Panie redaktorze, chciałbym się odnieść do tego, co tutaj kolega z Polski 2050 w moją stronę gdzieś zawraz ze słusznym pytaniem, to co teraz zrobić? No i pan oczekuje odpowiedzi. Prawo i Sprawiedliwość udzieliło tej odpowiedzi. Jasno, postawiło mur przeciwko nielegalnej imigracji. Prawo i Sprawiedliwość jest za tym, żeby wpływały potoki osób również do państwa polskiego, te, które w sposób legalny do nas trafiają, te, które często trafiają na zaproszenie również polskich przedsiębiorstw. I tutaj nie ma punktu sporu, ale punktem sporu zawsze będzie sytuacja, w której Donald Tusk naważył piwa ze swoimi kolegami w Unii Europejskiej, otwierając puszkę Pandory, a dzisiaj słyszymy ze strony koalicji rządzącej, żebyście usłyszeli od nas element rozwiązania problemu. No nie, proszę państwa, wy wzięliście za to odpowiedzialność, wy to zrobiliście, więc bierzcie do końca odpowiedzialność za to, co robicie. Jeżeli nie znacie odpowiedzi na problem, który wytworzyliście, to tak, to prawda, mamy wszyscy ten problem, nie tylko ci, którzy dzisiaj rządzą. Ale trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby Polacy, jeszcze raz powtórzę, brali pełną odpowiedzialność za to, że politycy zachodnioeuropejscy, już nie wskazując tu konkretnej jednej osoby, podjęli decyzję co do tego, że wpuszczają bez jakiejkolwiek kontroli te osoby, które pochodzą z całego de facto świata. I polityka, którą będziemy uprawiać, gdzie będziemy tym osobom dawać, nie chcę powiedzieć prezenty, ale formułę życia za kilkaset euro, kilka tysięcy mieszkania, będzie tylko i wyłącznie zachęcało grupy przestępcze z całego świata do tego, żeby relokować tych ludzi właśnie proszę w Europie. Państwa, poza tym bo jeżeli ci ludzie nie mają co jeść tam i tu słyszą, że mogą dostać tysiące euro i godnie żyć, to każdy normalny będzie robił wszystko, żeby się znaleźć w Europie. Co więcej, wielu z nich odda nawet życie za nadzieję, żeby zaryzykować i spróbować. Podjąć ryzyko tego, żeby znaleźć się w Europie. Jeżeli ale politycy europejscy zachęcają do tego. Jeżeli jesteśmy państwem odpowiedzialnym, to z pełną odpowiedzialnością mówiąc A, powinniśmy powiedzieć B. Czyli nie da się zrobić tak, jak to jest robione na tej zasadzie teraz, że się po cichutku otwiera granicę z Niemcami, a właściwie nie ma co jej otwierać, bo ona jest otwarta. I Niemcy będą zwozili sobie ludzi tutaj, wystawiali ich za Odrą i mówili, a teraz to wy sobie radźcie, bo tak to nie będzie działało. Znaczy, to będzie działało w odwrotną stronę. Państwo odpowiedzialne robi tak, jeżeli rzeczywiście mamy przyjąć ludzi, którzy muszą w Polsce być, nie wiem z jakiego powodu, ale przyjmijmy, że muszą być, to szykuje lokalizację, szykuje miejsca pracy, szykuje całą otoczkę do tego wszystkiego. Czy państwo sobie dzisiaj wyobrażają, dajmy na to 1 000 000 mieszkań, które ma zostać oddane do użytku dla osób, które są spoza, które dotrą do nas nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co, nie wiadomo na jak długo. Śmiać mi się chce. I teraz pytanie, skąd by ten 1 000 000 mieszkań weźmiemy? Panie redaktorze, śmiać mi się chce z tego, bo od drugiej wojny światowej tym, nie potrafimy zbudować ilości tysiąca mieszkań, które Polakom są potrzebne do funkcjonowania na podobnych zasadach jak Europa Zachodnia. Jedni mówią, że to jest 3 miliony, inni mówią, że to jest 2 miliony, inni podają jeszcze inne wartości. Mówienie o tym, że jesteśmy w stanie oddać kilkaset tysięcy mieszkań albo 1 000 000 jest w ogóle jakimś... Pani profesor mówi tak. Mówmy kategorią żartu. Pani profesor mówi tak. Mówmy na razie o kilku tysiącach. Okej, mówmy na razie o kilku tysiącach. 7,5 tysiąca mieszkań dzisiaj skąd wziąć? Ale bardzo dobrze, bo właśnie trzeba zaczynać od takich realnych... No to realna liczba 7,5 tysiąca. Skąd dzisiaj wziąć 7,5 tysiąca mieszkań? Znaczy absolutnie nie ma ich skąd wziąć, dlatego że Polacy czekają na socjalne mieszkanie wiele lat.
są specjalne komisje, no więc trudno sobie wyobrazić, że teraz oni wszyscy zostaną wycofani z tej kolejki, w której są od dawna i te mieszkania będą dane komuś innemu. No ja to ciągle powtarzam, obowiązki najpierw wobec własnych obywateli. Proszę Państwa, proza życia jest taka, ja byłem swego czasu, zanim zostałem posłem, samorządowcem. I muszę Państwu powiedzieć, że w większości polskich miejscowości przydzielenie takiego mieszkania, komisji mieszkaniowe, które pracują rzeczywiście nad tym, co powiedziała pani poseł, sprowadza się do tego, że wielu z tych ludzi, którzy uzyskują takie mieszkania, bardzo często nawet w swoim mieszkaniu nie mają węzła sanitarnego. Bo my troszeczkę tak górnolotnie tutaj sobie opowiadamy o różnych ciekawych rzeczach, a rzeczywistość skrzeczy, ona jest zupełnie inna. Wielu Polaków żyje dzisiaj w mieszkaniach socjalnych, których nie ma węzłów sanitarnych bezpośrednio w tym mieszkaniu. I w każdej praktycznie polskiej gminie, gdzie są mieszkania socjalne, taki standard obowiązuje w wielu czy bardzo wielu przypadkach. A mówienie o tym, że my coś zbudujemy w setkach tysięcy czy milionach, no to jest troszeczkę taka dyskusja, jakbyśmy się w piątkę, tu jak bierzemy dzisiaj udział w tym programie, umówili, że o 12 lecimy na Księżyc. To jest tak samo, proszę Państwa, możliwe. Więc zejdźmy na ziemię i próbujmy tą sytuację, którą mamy, umiejętnie okiełznać. Ale rządzący nie mogą powiedzieć, pan redaktor słusznie powiedział, może pan redaktor nie wiedzieć, co z tym zrobić, ale ci, którzy dzisiaj rządzą, czyli premier polskiego kraju, który wskazywał rozwiązania i mówił, że nikt go nigdzie nie ogra, i nic się nie stanie bez jego wiedzy, a dzisiaj się jednak dzieje, powinien nam udzielić odpowiedzi i powinien pokazać receptę i tak naprawdę element dojścia do konkretnego celu. My jako obywatele państwa polskiego powinniśmy poznać cel i drogę dojścia. To nam Donald Tusk jest zobligowany. To jest jego obowiązek. Już nie chcę mówić jaki, ale to jest jego obowiązek. Czy mu się to podoba, czy nie. A ucieka od tego w sposób skandaliczny. Zresztą nie pierwszy raz. Z tym, że powiedzmy sobie jasno, że w ogóle rynek mieszkaniowy w Polsce wymaga rozwiązania, nie tylko w aspekcie imigrantów, którym nie ma jak zapewnić mieszkań, ale przede wszystkim w aspekcie obywateli polskich, którym też nie ma jak zapewnić. Pani profesor, ale mieszkanie czy posiadanie mieszkania to jest część, to jest element składowej życia. Później to mieszkanie trzeba jeszcze utrzymać. Tak, wiem, ale ja nawiązuję do tego, że przecież w Polsce równocześnie jest ileś tych pustostanów, bo mieszkania są tak niewiarygodnie drogie, że obywateli nie stać ani na kupno mieszkania, ani na wynajem. I nie mają zdolności kredytowej. Czyli ci mieszkańcy Polski, którzy ich nie stać na to, żeby wyremontować, kupić sobie, mają się złożyć na to, żeby inni obywatele innych państw mogli uzyskać to, na co pracowali często ich dziadowie, ojcowie. No to Dobromir Sośnierz. Cieszę się, że się zgadzamy. To absurd, ale na co się właśnie zgodziliśmy, tak, w postaci tego paktu migracyjnego. Dlatego będziemy zmuszeni. I jeśli pan pyta tutaj z trzeciej drogi, co w związku z tym zrobić, no po prostu wypowiedzieć ten pakt migracyjny, tak, zadziałać na forum Unii Europejskiej w ten sposób, żebyśmy po prostu się wyłączyli. Tak, Dania z różnych tam ma swoje wyłączenia. Tak, my nie chcemy tego paktu migracyjnego. Nie ma żadnego powodu, żeby taki pakt na szczeblu europejskim musiał istnieć. Niech sobie radzą kraje te, które spowodowały problem, same z tym problemem, a nie wymagają od nas solidarności w głupocie. W dodatku jeszcze tak perwersyjnej, że jak oni mają ten rozbudowany socjal, to oni chcą, żebyśmy też mieli taki rozbudowany socjal dla tych, bo wiedzą, czym to się skończy, jak nie będziemy mieli takiego socjalu, no to przecież ci ludzie wezmą, w cholerę wyjadą z powrotem do Niemiec, jak po tym, jak ich tutaj przyślą do nas, tak? Więc dlatego narzucili na nas jednocześnie kolejną solidarność w głupocie, czyli utrzymywanie wysokiego progu socjalnego dla tych wszystkich przybyszów tutaj. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy się na coś takiego zgadzali, żeby Niemiec z Francuzem czy Włochem mówili, kogo Polacy mają tutaj przyjmować. Po prostu nie i koniec. A jak nie, to wychodzimy z Unii Europejskiej, jeśli takie mają być zasady. Tak należy negocjować. Że jeśli negocjujemy zawsze tak, że my nigdy nie wyjdziemy i my nie na wszystko się zgodzimy, no to się musimy na wszystko zgadzać. To dostaniemy dowolnie złe warunki. Jaką kartę przetargową możemy mieć, jeśli my mówimy, że musimy być w Unii za wszelką cenę? No to płacimy wszelką cenę. I to jest właśnie ta wszelka cena. To jest zapłata za to, że polscy politycy, również z PiS-u,
mówią, że nie możemy wyjść z Unii Europejskiej. Otóż możemy, jak będziemy mieli złe warunki, możemy. Dopóki nie zaczniemy, dopóki nie zaczniemy mówić, że jak będziecie głosować takie rzeczy, to my wyjdziemy, to będą głosować takie rzeczy, bo to mogą to robić bezkarnie, skoro wiedzą, że polscy politycy od prawa do lewa czują się zakładnikami tej sytuacji i czują się zmuszeni do bycia w Unii Europejskiej, bo inaczej my sobie rzekomo nie damy rady. Otóż już damy Wielka sobie Brytania radę, się jest... przekonała i Brytyjczycy, co no, znaczy nędza z biedą. Argumentem koronny w polityce migracyjnej. Ale poczekajcie państwo, bo dobrze się jeszcze przygłosić. Jakoś nic się złego nie stało i Brytyjczycy nie zamierzają wracać. Żadna duża partia w Wielkiej Brytanii nie postuluje powrotu do Unii Europejskiej. Ale obywatele chcą. Tak. Norbert Pietrykowski. Myślę, że obywatele chcą powiedzieć... Bardzo się cieszę, że dostałem bardzo rozsądne i bardzo mądre odpowiedzi na moje pytanie. Od posła z Prawa i Sprawiedliwości dostałem odpowiedź, żeby robić tak, jak robiło Prawo i Sprawiedliwość, budować mury. Ale jak pan poseł doskonale wie, każdy mur kiedyś runie i nie należy leczyć przyczyn, tylko należy leczyć objawy. Więc tutaj obmurowanie całej Polski naprawdę nie pomoże. To nie jest rozwiązanie na pakt migracyjny, budowanie murów i budujmy mury. Bardzo się cieszę. I teraz a propos pana posła z Konfederacji, też dostałem wspaniałą odpowiedź. Wyjdźmy z Unii Europejskiej. No cudowne odpowiedzi. Dziękuję panom bardzo. Naprawdę nie tak powiedziałem. Rządzącej, na pewno w koalicji rządzącej zaproponuję tego typu odpowiedzi. Z jednej strony murujmy, a z drugiej strony wyjdźmy z Unii Europejskiej. To są genialne odpowiedzi, naprawdę wysokich lotów. Dziękuję. Dobromir Sośnierz, ad vocem. Wytłumaczę panu jeszcze raz. Ja nie powiedziałem, że wychodzimy z Unii. Ja powiedziałem, że negocjujemy sobie to, żebyśmy przestali, żeby ten pakt nas nie obowiązywał. A jak go negocjujemy? Być może nawet i w ten sposób trzeba negocjować, że jeśli będą nam narzucać rozwiązania, których nie chcemy, to my z tej Unii wyjdziemy. Bo tak, trzeba mieć jakieś karty negocjacyjne. Więc ja nie powiedziałem, wychodzimy. Powiedziałem, że receptą jest to, żeby nie przyjmować tych imigrantów, nie podlegać pod ten pakt migracyjny, bo on jest po prostu idiotyczny i nie ma, jak pan uważa, bo pan nas wcześniej pytał, co z tym fantem zrobić. Tak. Jak pan wie, co z tym fantem zrobić, to niech teraz pan powie. Dlatego pytałem, że nie wiem. Nie negocjując z Unią Europejską uchylenia tego paktu i nie budując murów, jak pan chce ten problem rozwiązać? Jeżeli mogę. Proszę bardzo. Odpowiadając na pytanie, co możemy zrobić? Punktem koronnym dla polskiej dyplomacji w Unii Europejskiej dotyczącej polityki migracyjnej jest jedna rzecz, bezsporna. Ponad 1 000 000 Ukraińców, 1,5 miliona Ukraińców trafiło do Polski jako uchodźcy wojenni. I co do tego chyba nikt nie może dyskutować również w Unii Europejskiej. I jeżeli Unia Europejska jako struktura. Panie pośle, wszyscy mają w nosie, ilu Ukraińców przyjęliśmy. No to Niemcy twierdzą, że przyjęliśmy więcej, że Niemcy przyjęli więcej Ukraińców, aniżeli my. To jeżeli temat stosujemy... Ukraińców jest, przepraszam, użyję tego określenia, tak mnie pani profesor naprowadziła, starą, zdartą kartą. Nie ma tematu. Nikt nie będzie patrzył na to, ilu Ukraińców przyjęliśmy. Ba, Niemcy nawet już tłumaczyli. Ale dlaczego? Dzięki temu, że Polacy przyjęli Ukraińców, ich gospodarka się rozwija. Super! No to fantastycznie. Dlatego, że Niemcy przyjęli obywateli wielu państw, z wielu miejsc na świecie. Niech się świetnie rozwijają z tymi osobami i świetnie rozwija się ich gospodarka. I niech zostaną w takiej formule. I nie przyjmuję do wiadomości stwierdzenia o to takiego, że Niemcy zawsze w każdej sytuacji muszą wszystkim mówić, co inni mają robić. No panie redaktorze, no gdzieś poziom głupoty również w żartach nie powinien być przekraczany. No tak cały czas przyjmujemy Niemcy mówią wszystkim, jak mają żyć. Wszystko pięknie. No może to już czas najwyższy, żeby Niemcy się też zastanowiły nad tym, czy same nie popełniają błędu. Popełniły wiele tych błędów. A co do muru, panie redaktorze, ja pana muszę o to zapytać tak po ludzku. Proszę bardzo. Pan jest naprawdę tak naiwny, czy... No. Nie, no, pytam pana wprost, nad czym Niemcy się mają zastanawiać? Dla Niemiec sprawa jest prosta. Dla Niemców, Francuzów, Hiszpanów, Włochów, Greków nawet, sprawa jest prosta. Jeżeli nawet do nich ktoś dotrze z migrantów, bo akurat to są te szlaki, które są najczęściej uczęszczane przez Morze Śródziemne, tak? Tak.
No i migracja idzie do nich. Co zrobić z migrantami? Skoro nie wiadomo, gdzie odesłać, to zawsze można zrobić tak, to już było praktykowane w historii Europy, że wyśle się najbardziej na wschód. No, dziwnym trafem najbardziej na wschód jesteśmy my. No i tyle. No i będzie po problemie. Historycznie wielokrotnie tak się zdarzało, ale być może, że czas najwyższy dokonać pewnej zmiany. Bo też nie można zaakceptować, i tu słusznie zgodzę się z którymś z przedmówców, że każde rozwiązanie, które nam proponuje ktoś z pozycji Niemiec, ma być bezwarunkowo wykonane. Bo to jest element, który jest niepotrzebny. A odnosząc się do muru, o którym powiedział przedstawiciel Polski 2050, tak, panie pośle, każdy mur jest tymczasowy. Każdy mur na świecie kiedyś padł. Tylko prawda jest taka, że z jednej strony wy go krytykujecie, a z drugiej strony lekką ręką dołożyliśmy za waszym udziałem 10 miliardów złotych na budowanie tego muru. To albo nie jest potrzebny, albo nie jest potrzebny. Proszę jakoś to jaśniej wyjaśnić, bo myślę, że część z nas się pogubiła. Pan poseł Pietrykowski. Uczę się od pana redaktora i korzystam też z materiałów informacyjnych. Właśnie bankier.pl napisał, że Polska chce zaskarżyć pakt migracyjny i rozpoczęliśmy analizy prawne. Także to, co mówiłem, bez tych radykalnych środków, rozmawiajmy do 2026 roku. Mamy niewiele czasu, ale mamy ten czas. I tak jak mówię, bankier.pl, Polska chce zaskarżyć pakt migracyjny. Myślę, że to jest bardzo dobra informacja. Panie pośle, wie pan co? To jest mniej więcej tak, to chyba Andrzej Kosztowniak zaproponował. To jest fajna koncepcja, mnie się to podoba. Polećmy wszyscy na Księżyc, a właściwie o 12 lecimy na Księżyc. I tak, nic jej nie zadaje. Ja już jestem pytania. Umówiona. Nie, pytania, skąd lecimy, jak długo lecimy, co mamy wziąć na ten lot? I pytanie brzmi, czy będziemy jeszcze wracać z tego Księżyca. Ale rozpoczęliśmy analizy prawne. No dobra, to ja teraz stawiam pytanie raz jeszcze, z uporem maniaka. Pan nie potrafił mi na to pytanie odpowiedzieć. To jakim cudem nagle jesteśmy uszczęśliwieni, obdarowani, czyli jesteśmy beneficjentami 7,5 tysiąca ludzi, którzy w Polsce nagle znajdują się nie wiadomo skąd. Znaczy nie, wiadomo skąd, bo z Niemiec, natomiast nie wiadomo dlaczego. A odpowiem, mamy nieszczelny mur i jesteśmy w Unii Europejskiej. No dobra, i co teraz z tymi ludźmi robimy? Ale to nie jest rozwiązanie problemu. Nie, ale moment. Co my teraz z tymi ludźmi będziemy robić? Będziemy ich trzymać jak przestępców w zakładach odosobnienia? Co będziemy z tymi ludźmi robić? Panie pośle. Tak się zastanawiam, co odpowiedzieć. No właśnie. Zastanawiam się, co odpowiedzieć na to pytanie. To pan pomyśli, a dobrze, a może odpowiedź właśnie padła, panie redaktorze. Dobromir Sośnierz. Obecna koalicja rządzi ponad pół roku i mówi jasno, nie ma żadnego pomysłu na rozwiązanie tego problemu. No słyszeliśmy dzisiaj to kilkukrotnie. Dobromir Sośnierz miał zabrać głos i... Panie pośle, widzimy się, słyszymy? Przepraszam, coś mi... Tak, widzę właśnie, że jest jakiś problem. Zamurować i wyjść. Że powiedzmy sobie jasno. Przepraszam, do Sejmu na chwileczkę państwa, a właściwie przed Straż Graniczną, przed Komendę Główną. Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa przed Komendą Główną Polskiej Straży Granicznej w Warszawie. Za chwilę z panami posłami Andrzejem Śliwką i Januszem Kowalskim rozpoczniemy naszą kontrolę poselską w Komendzie Głównej Straży Granicznej. W państwie rządzonym przez Donalda Tuska, jak się okazuje, z tego państwa mogą uciec szpiedzy rosyjscy, a więc państwo Tuska wydala szpiegów. Zamiast utrzymać szpiegów rosyjskich, pozwala im uciec, natomiast otwiera swoje drzwi państwo Tuska wobec migrantów, zarówno zza wschodniej, jak i zza zachodniej granicy. To będzie przedmiotem naszej kontroli, a więc wydarzenia, których świadkami byli mieszkańcy Podlasia ostatnio, którzy prosili nas o interwencję w sprawie grup
ludzi pochodzących z Afryki czy z Bliskiego Wschodu, którzy poruszali się po terenie województwa podlaskiego, ale także mieszkańcy województw lubuskiego i zachodniopomorskiego, którzy byli zbulwersowani tym, że na stronę polską byli przerzucani migranci z Niemiec. Więc zapytamy komendanta Głównego Straży Granicznej o skalę tego procederu. Ale można powiedzieć wprost, że mamy do czynienia z bezwładnością instytucji państwowych rządzących przez koalicję 13 grudnia. Ja stawiam tezę, że ten bezwład jest zamierzony, bo przecież nie po to Donald Tusk w kampanii wyborczej w ubiegłym roku uroczyście unieważniał referendum w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na granicy z Białorusią. Nie po to liczył na poparcie Berlina i Brukseli w staraniu o to, żeby przejąć władzę w Warszawie, żeby teraz sprzeciwiał się Berlinowi i żeby teraz sprzeciwiał się Unii Europejskiej. Niemniej my wymagamy, żądamy od instytucji państwa polskiego, żeby reagowały w sytuacji, kiedy dochodzi do zagrożenia. A z taką sytuacją mamy do czynienia. Choć na ostatnim posiedzeniu Sejmu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji bagatelizował sprawę, to jednak swoim wpisem na portalu społecznościowym Donald Tusk pokazał, że sprawa jest poważna. Oczywiście podszedł do tego we własnym stylu, takim swoistym stylu, oskarżył o rasizm tych, którzy wskazują na istnienie problemu. A więc, panie premierze Tusk, mieszkańcy województwa podlaskiego, którzy prosili nas o reakcję, o nagłośnienie sprawy, nie są rasistami, a pan zachowuje się w sposób niegodny szefa rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego podjęliśmy działania, które dotyczą właśnie kontroli zarówno w Straży Granicznej, jak i później będziemy kontrolować również ośrodki, w których znajdują się ci, którzy nielegalnie przechodzą granicę. Będziemy kontrolować instytucje publiczne, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo naszego kraju. W ten sposób chcemy wyzwolić właściwą postawę ze strony organów władzy, które dziś są sparaliżowane. Widać, że taki był cel działania rządu koalicji 13 grudnia, ale my się z tym nie godzimy. Więc na piśmie zadajemy pytania szefowi, komendantowi Straży Granicznej dotyczące tego, ilu nielegalnych migrantów zostało odesłanych z Niemiec do Polski, na jakiej podstawie strona niemiecka doprowadziła do tego odesłania, ilu nielegalnych migrantów zostało zatrzymanych na granicy wschodniej, ilu spośród nich złożyło wniosek o azyl w Polsce, czy organizacje pozarządowe były aktywne w procesie właśnie pomocy migrantom nielegalnie przekraczającym polską granicę, jakie to były organizacje. Swoją drogą zapytamy też o źródła finansowania tych organizacji, gdyż obraz, jaki wyłania się z całej sytuacji, wskazuje na to, że te organizacje uczestniczą w procederze nielegalnego handlu ludźmi, sprowadzają ludzi, czy też biorą w tym procederze udział, co przypomina sabotaż. Dlatego będziemy pytać dokładnie o to, kto te organizacje finansuje. Będziemy także pytać o to, jakie jest obłożenie w ośrodkach dla migrantów. To pytanie zadajemy w kontekście pisma, jakie wysłał do samorządów terytorialnych w województwie podlaskim wojewoda podlaski, wojewoda z koalicji 13 grudnia. Oceniamy tę sytuację w ten sposób, że jest to przygotowanie do tego, żeby umieścić migrantów poprzez rękami samorządów terytorialnych, żeby przygotować miejsca dla realizacji paktu migracyjnego. Bo pakt migracyjny stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kraju. Pytamy również o pakt migracyjny w kontekście
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej w sprawie wyrównania zasiłków dla migrantów. Otóż rząd koalicji 13 grudnia obniża 14 emeryturę, ale ma pieniądze, przynajmniej będzie miał pieniądze na to, żeby wypłacać zasiłki migrantom. To jest jeden wielki skandal, żeby zatrzymać to wszystko, co opisałem przed chwilą, a co grozi bezpieczeństwu naszego kraju. Podejmujemy jako Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości właśnie takie działania. Pan poseł Andrzej Śliwka, proszę. Szanowni Państwo, jesteśmy właśnie w ramach interwencji poselskiej. Państwo doskonale wiecie, mamy takie uprawnienia wynikające z artykułu 19, artykułu 20 ustawy o mandacie posła i senatora, żeby w sposób szczegółowy uzyskać informacje od Straży Granicznej. To, o czym mówił pan premier Mariusz Błaszczak, to są podstawa tego, co będziemy chcieli uzyskać, ale także będziemy wnioskowali o to, szanowni państwo, czy na kanwie tych smutnych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, chcemy uzyskać informacje, ile było sytuacji użycia broni przez strażników granicznych. Jak to użycie zostało zakwalifikowane, czy w jakikolwiek sposób strażnikom granicznym w podobnej sytuacji nie zostało zastosowane podobne środki jak w przypadku żołnierzy. Chcemy kompleksowo uzyskać informacje w tym zakresie, żeby nie było sytuacji takiej, że zaraz właśnie również strażnicy graniczni będą mieli obawę z tym, żeby dbać o nasze bezpieczeństwo, żeby w momencie, kiedy trzeba użyć broni, żeby mieli pewną świadomość tego, że mogą użyć tej broni. To po pierwsze. Po drugie, szanowni państwo, no w Polsce dzisiaj dostaliśmy informację, Rzeczpospolita podała, że 3 szpiegów rosyjskich uciekło z Polski. No to jest sytuacja, szanowni państwo, skandaliczna, wymagająca całkowicie wyjaśnienia. No nie może być takiej sytuacji, że szpiedzy rosyjscy uciekają, a do Polski ciągną tabuny nielegalnych migrantów, zarówno ze wschodu w ramach hybrydowej akcji prowadzonej przez Putina i Łukaszenkę. No, ja wiem, że politycy Platformy Obywatelskiej wolą nie pamiętać tego, co się działo 2 lata temu, jak w sposób skompromitowany biegali przy granicy z pizzą, materacami, de facto dezorganizując pracę właśnie strażników granicznych, ale będziemy chcieli kompleksowe informacje w tym zakresie uzyskać, co się dzieje, że polska granica po 13 grudnia nie jest tak szczelna, jak była, i co się dzieje, że do Polski są wypychani, pushbackowani, bo tak to trzeba nazwać, z Republiki Federalnej Niemiec nielegalni migranci. Do takich sytuacji nie powinno dochodzić. Następuje całkowity chaos informacyjny ze strony rządu koalicji 13 grudnia, a to, co miało miejsce, to, co oglądaliśmy, szanowni państwo, jeszcze niedawno we Francji, w Niemczech, powoli się zaczyna dziać w Polsce. Sytuacja na Gocławiu, sytuacja w Piotrkowie, no coraz więcej w Białowieży, coraz więcej jest takich sytuacji niepokojących, i dlatego dzisiaj w ramach tej interwencji chcemy uzyskać szczegółowe informacje, bo Polacy mają prawo czuć się bezpieczni. Polacy w Polsce powinni się czuć bezpieczni i my powinniśmy, szanowni państwo, od rządu uzyskać kompleksową informację w tej sprawie, co się dzieje, szanowni państwo, że nasze granice są dziurawe jak ser szwajcarski, i co się dzieje, szanowni państwo, że rządzący nie komunikują nam o bieżącej sytuacji. Ostatnio była debata odnośnie paktu migracyjnego. Wyszedł pan wiceminister Duszyk zadowolony, szczęśliwy, uśmiechnięty, a tak naprawdę nic nie robi. Niech się wezmą do roboty, a my będziemy ich, szanowni państwo, sprawdzali. My będziemy, szanowni państwo, pokazywali, co należy zrobić. No jest pan premier Mariusz Błaszczak. Mamy doświadczonych również parlamentarzystów zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa. I w ramach tej działalności zależy nam na tym, żeby polskie granice były szczelne, a polskie rodziny bezpieczne. Pan poseł Janusz Kowalski, proszę. Państwo Tuska wypuszcza rosyjskich szpiegów i państwo Tuska wpuszcza nielegalnych imigrantów. Gdy wicepremierem do spraw bezpieczeństwa był prezes Jarosław Kaczyński i gdy wicepremierem do spraw bezpieczeństwa był Mariusz Błaszczak, nie było takich skandalicznych obrazków jak te obrazki z Podlasia. Wałęsający się obcy kulturowo imigranci z Afryki po podlaskich wsiach.
Do nas, szanowni państwo, do posłów Prawa i Sprawiedliwości dzwonią przerażeni Polacy. W różnych miejscach w Polsce mamy informacje o tym, że pojawiają się nielegalni imigranci, mężczyźni. Polki i Polacy przestają czuć się bezpieczni w Polsce. Dziś w związku z aferą związaną z rosyjskimi szpiegami, z wypuszczeniem rosyjskich szpiegów, powinny posypać się dymisje. Gdybyśmy byli normalnym państwem, to pierwszy do dymisji byłby oczywiście podany właśnie Donald Tusk. Ale my jesteśmy tu, szanowni państwo, z panem wicepremierem Mariuszem Błaszczakiem i Andrzejem Śliwką w odpowiedzi na te postulaty setek tysięcy, milionów Polaków, którzy przestają czuć się bezpieczni w Polsce. Nie ma zgody, szanowni państwo, na nielegalną imigrację. Nie ma zgody na wpuszczanie nielegalnych imigrantów. Chcę powiedzieć, że pamiętam rok 2015. To jest ostatnie zdanie. Pamiętam, jak we wrześniu 2015 roku jako wiceprezydent Opola z ramienia Prawa i Sprawiedliwości ujawniłem pismo ówczesnych wojewodów do samorządowców, bo pani Ewa Kopacz szukała dla nielegalnych imigrantów od Angeli Merkel mieszkań komunalnych i socjalnych. W 3 minuty później wyszedłem przed opolski ratusz, ujawniając to pismo i ta cała perfidna akcja została zatrzymana, bo już wtedy Platforma Obywatelska kosztem polskich rodzin, matek samotnie wychowujących dzieci, rodzin wielodzietnych, matek z dziećmi niepełnosprawnymi szukała dla obcych kulturowo migrantów od Angeli Merkel miejsc w polskich miastach, w polskich wsiach. I dzisiaj robią dokładnie to samo. Dzisiaj robią to na Podlasiu, dzisiaj robią to na Lubelszczyźnie. Za chwilę każdy samorządowiec otrzyma pismo od Donalda Tuska, bo chcą szukać od Niemców, którzy przesyłają miejsc dla migrantów. I nie ma, szanowni państwo, na to zgody. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Jeszcze pan poseł Andrzej Śliwka. I to była, proszę państwa, konferencja posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy z kontrolą poselską wchodzą do Straży Granicznej, do Komendy Głównej. Natomiast państwo pamiętają z całą pewnością te zdjęcia, obrazki, które zostały zamieszczone w internecie, między innymi, jak to Niemcy przywożą do Polski nielegalnych migrantów, ich po prostu tak jakby nigdy nic się nie stało na świecie i w świecie, po prostu sobie zostawiają. I powiem szczerze, zastanawiałem się, być może też uległem tej presji, której uległa pani profesor Senyszyn, albo tej narracji, że oto złapani, że z Polski niby przekroczyli granicę i dlatego Niemcy odesłali, ale tutaj jest kuriozalna wręcz sytuacja, żeby nie ująć jej inaczej. Za portalem o2.pl czytam państwu tłumaczenie. Polska Straż Graniczna wyjaśnia incydent, który miał miejsce w miejscowości Osinów Dolny poprzez Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych. Zwróciliśmy się do niemieckiej policji z prośbą o wyjaśnienie. Czekamy na odpowiedź, przekazał rzecznik Tadeusz Gruchala, rzecznik prasowy Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Czekamy na wyjaśnienie od Niemców, na jakiej podstawie, jakim prawem oni przywożą do nas migrantów. Proszę zobaczyć. Dużo osób, które zatrzymujemy właśnie po zawróceniu ze strony niemieckiej, przebywa w ośrodkach na ścianie wschodnim, w Białymstoku, w Kętrzynie, Białej Podlaskiej. Ktoś powie, gdzie Rzym, a gdzie Krym, gdzie zachodnia granica, a gdzie wschodnia granica. No jest jednak parę kilometrów, ale no zaraz, no halo, no jak? No między tymi, co zostali zatrzymani w Niemczech. A czy my też czekamy na wyjaśnienie? No ale Polska Straż Graniczna zwraca się do Niemców z pytaniem, na podstawie jakiej Niemcy sobie przyjechali i zostawili migrantów. Fajne! No, my powinniśmy pytamy. Się przede wszystkim zastanowić, jakie przepisy w Polsce pozwalają na takie przerzucenie. Bo jeśli takich przepisów nie ma, no to musimy ich cofnąć. Znaczy, takie przepisy unijne są. Zgodnie z tymi unijnymi przepisami, proszę państwa, wygląda to tak. Jeżeli rzeczywiście taki migrant przekroczył granicę w Polsce i polsko-niemiecką granicę, a polską granicę przekroczył nielegalnie, no to jest sprawą oczywistą, że jest odsyłany do kraju, w którym tę granicę przekroczył. Ale jeżeli ci migranci są pytani, czy oni przekroczyli granicę w Polsce, oni robią wielkie oczy i pytają się, a co to jest ta Polska, gdzie ta Polska leży, my tam nigdy nie byliśmy, no to raczej chyba nie. No. Znaczy, myślę, że
gdzie jest prawda, tego się nie dowiemy, dlatego że oni mówią, że nie, bo nie chcą być cofnięci do Polski. Być może właśnie po to z Polski wyjechali, żeby do Polski nie wracać. Więc wykazują duży rozsądek i zresztą dla nas to bardzo jest korzystne, że mówią, że oni wcale nie z Polski. No, oni wcale nie z Polski, do Polski są odsyłani. Nie wiemy. Widzę, że pan poseł Pietrykowski się bawi tym, bo to powiem szczerze, sytuacja jest taka dość zabawna. Tak, słucham. Nie, to nie jest oczywiście sytuacja zabawna, tylko słucham tak wypowiedzi poszczególnych osób. Oczywiście temat jest niezwykle skomplikowany. Tak, słuchałem, co mówił pan premier Błaszczak, słuchałem, co mówił pan poseł Kowalski. Będę czekał na wnioski z tej kontroli. Uważam to bardziej wystąpienie panów za taką demonstrację, niepotrzebne podkręcanie emocji, ale mam nadzieję, że tak ochoczo, bo tak się przysłuchiwałem, co mówili, tak ochoczo będę analizował wnioski, jakie ci panowie tak ochoczo będą te wnioski przedstawiać z tejże kontroli. Poczekam, jak dzisiaj demonstrowali, jak to źle, jak to niedobrze. Poczekajmy na wnioski z tej kontroli. Mam nadzieję, że również głęboko wsłucham się w te wnioski, a takie nadejdą ze strony tych... No dobrze, panie pośle, to inaczej w takim razie. Ponieważ pan jest niezwykle konkretnym człowiekiem, ale otwartym na świat i do tego wszystkiego jeszcze z uśmiechem na twarzy. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Spotykają się dwa radiowozy Straży Granicznej, niemieckiej i polskiej. Po stronie polskiej. Niemcy przywożą nam to ludzi, zostawiają i wyjeżdżają. A nasi mówią tak, my się musimy dowiedzieć, na jakiej podstawie oni tutaj byli i na jakiej podstawie oni nam zostawili ludzi. Co ja bym zrobił? No. No to jest bardzo trudna sytuacja. No, nie umiem odpowiedzieć konkretnie. Pewnie wsiadłbym, zaprosiłbym tych ludzi do radiowozu i odwrócił sytuację. I wywiózł do granicy. No właśnie. No. I spytał się na jakiej podstawie, żeby to Niemcy nas spytali się, na jakiej podstawie my dostarczyliśmy ludzi na granicę. Myślę, że w ten sposób że są z Niemiec. Praktyczna odpowiedź. Natomiast no, myślę, że któryś z panów może ma inną odpowiedź na to pytanie. Chętnie posłucham. Dobromir Sośnierz. Jako pragmatyczny człowiek. Pan mówi, to co inni panowie by zrobili w tej konkretnej sytuacji, o którą zapytał pan redaktor? Pan mówi, że są wszystko bardzo skomplikowane sprawy. Otóż te sprawy są generalnie bardzo proste. To, że... Ja wiem, jedna odpowiedź na wszystko. Wyjdźmy z Unii Europejskiej. No już pan tak się nie mógł doczekać, aż ja coś powiem i teraz pan już po kilku sekundach jednak sobie przypomniał, co ma do powiedzenia. To trzeba było mówić wcześniej, a nie oddawać głos. Proszę pana, te zagadnienia są bardzo proste. Znaczy, jeśli nie chcemy mieć kłopotliwych imigrantów, to nie stwarzajmy do tego zachęt w postaci przede wszystkim rozmaitych pakietów socjalnych. Jeśli chcemy, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, to byli tacy migranci, którzy będą się asymilować, to nie wpuszczajmy nielegalnych imigrantów ani przez Lampedusę, ani przez tutaj bagna na wschodzie. To są mniej więcej takie proste rzeczy. Panie pośle, ale teraz tak, jeżeli pan pozwoli. Darmowe przekąski, to się nie ma co dziwić, że wejdzie jakiś menel, się naje za darmo. Jeśli jest restauracja, w której trzeba zapłacić za swoje jedzenie, to przychodzą szanujący się goście. No i to mniej więcej do tego można porównać te prawa socjalne, które są ustanowione w Unii Europejskiej. No dobrze, ale te prawa, ponieważ pan ma doświadczenie, podobnie zresztą jak pani europoseł, no to chciałem powiedzieć. Kiedyś ale macie to doświadczenie bycia europosłami. I Dobromir Sośnierz, i pani profesor Synyszyn. No przecież wiecie doskonale o tym, że wraz z chwilą, kiedy dany nielegalny migrant, w cudzysłowie nielegalny migrant, stawia nogę swoją w Europie i on zostaje w Europie, on już przestaje być nielegalnym migrantem. Jego pobyt nie jest niejako zalegalizowany. Albo w ośrodku jakimś, albo puszczony wolną ręką i rób sobie co chcesz. To jest zalegalizowane już wtedy. Także my jako Polska to raczej tutaj nie pofikamy i nic nie zrobimy. Teraz dalej. My zasiłków nie mamy takich jak Niemcy. Zalegalizowane nie jest z automatu, ale... Do tego zmierza generalnie ten pakt migracyjny. I dlatego właśnie nie możemy się na to zgadzać, bo jest to
pogwałcenie warunków strefy Schengen, na jakie zgadzaliśmy się. Warunki strefy Schengen są takie, że granice wewnątrz są otwarte, w zamian za to państwa mające zewnętrzne granice pilnują, żeby nie dostawali się tam ludzie nielegalnie spoza strefy Schengen. No i te państwa, które nie dopilnowały tego, czyli Włochy przede wszystkim tutaj, Grecja i tak dalej, to one powinny płacić nam odszkodowania w tej chwili za to, że doprowadziły do nieprawidłowej, nieregularnej imigracji na teren Unii Europejskiej. A nie, że teraz my bierzemy na siebie jakąś część problemu, który oni spowodowali, żeby oni tym bardziej mogli dalej go powodować bezkarnie. Więc to jest absolutnie rzecz, która jest sine qua non warunkiem dalszego pozostawania naszej w Unii Europejskiej. Musi zostać wycofany pakt migracyjny. Bo z paktem migracyjnym to bez sensu jest takie członkostwo. Będziemy mieli zaraz ten sam problem, co wszystkie te inne kraje na zachodzie, czyli getta, czyli wysoką przestępczość tych imigrantów, bo to jest zapraszanie właśnie takich imigrantów. Pani profesor. Znaczy, imigranci w tej chwili są jednak wspólnym problemem Unii Europejskiej. A jaki to jest nasz problem? To znaczy, no taki, że też ich mamy. No ale skąd my ich mamy? No, chociażby ileś, no ostatnio czytałam, że kilkuset, nawet już w tym roku przeszło nielegalnie granicę. No więc to nie jest tak, że u nas nie ma w ogóle imigrantów. No oni są. I powinniśmy to starać się wspólnie rozwiązać, ale to musi być rozwiązanie rozsądne, które to nie może się ono opierać na tym, że społeczeństwa unijne będą utrzymywać ludzi, którzy tu przyjadą i którzy nie będą chcieli pracować. Do tego się sprowadza, co pani proponuje, żebyśmy to przyjęli jako wspólny problem. Jeżeli przyjmiemy pani profesor jako wspólny problem, to będzie to nasz wspólny rachunek. To nie ulega wątpliwości. Wspólny problem. Niemniej jednak różnica polega między tym, który rzeczywiście, tu odnosząc się do tych kulinarii, pomiędzy tym, kto zamawia, a tym, kto zjada, i ten, kto płaci. Wie pani, no trudno sobie wyobrazić akceptację w długim okresie czasu taką sytuację, w której ktoś będzie zamawiał, a my będziemy tylko tymi, którzy mają zapłacić. No takich, przepraszam za określenie, głupich, mam nadzieję, że zbyt wielu nie ma. Pan Sośnierz mówi, tak jakby to była wina tych państw, że akurat najłatwiejsza droga z Afryki jest przez Morze Śródziemne. No, niebezpieczna, ale relatywnie. Geograficznie oczywiście najprostsze, tylko prawda jest też taka, że te państwa w żaden sposób nie kontrolowały tego i pozwalały na to, aby grupy przestępcze, mafie, być może służby specjalne poszczególnych państw, przywoziły w tysiącach, setkach tysięcy, a w konsekwencji w milionach te osoby. No, proszę państwa, to nie jest tak, że można przepłynąć morze na desce. Przepraszam, no ktoś to organizuje, ktoś tych ludzi zwołuje, ktoś tych ludzi później wyposaża w pieniądze, wyposaża w sposoby komunikacji, wyposaża również w umiejętność przedostania się z jednego państwa do drugiego. Często i odpowiadając na pytanie, wcale nie jest oczywiście, że tak. Panie redaktor, no bo mafie z natury rzeczy tak funkcjonują, że zabierają coś komuś i się nie interesują tymi, którzy zostaną okradzeni. I dobrze, i teraz tak. Tak żeby, to po prostu funkcjonuje. Ale żeby zachować powagę sytuacji, to o czym mówi pani profesor, to jest święta racja. I to jest prawda, i to jest straszne. To jest naprawdę straszne. Nie jedna osoba w Morzu Śródziemnym straciła życie. Tak. Właśnie dlatego, że chciała lepiej żyć. To jest prawda. Tylko teraz pytanie, co powinny zrobić państwa, których odpowiedzialnością jest strzeżenie granic Unii Europejskiej. Domknąć granice. Co powinny zrobić te państwa? Grecy, Włosi, co oni powinni zrobić? Domknąć granice. Czy ja nie mam na to odpowiedzi. Ja słyszałam kiedyś, jak przedstawiciel Konfederacji mówił, że strzelać. No ja się z tym nie zgadzam. No to co by pani zrobiła? No na szczęście ja nie muszę jako obywatelka tego problemu rozwiązywać. Ja po to głosuję w wyborach. Po to sobie wybieram władzę, żeby one w moim imieniu ten problem rozwiązały. Panią dotyczy. Ale tak troszeczkę jak Herod, moje ręce... Nie, nie. Pani profesor, ten problem panią dotyczy. Pani mówi o tym, że pani wybiera władzę. Dokonaliśmy w Polsce takiego wyboru. Dzięki Bogu ja go nie wybierałem. Jestem przekonany, że pani wybierała.
taki sposób, jaki wybieraliśmy. Ja jestem przedstawicielem partii, która jest w opozycji. Pani jest po stronie tych, którzy dzisiaj w sposób pośredni, bezpośredni rządzą. I to wy dokonaliście wyboru Donalda Tuska na premiera. Więc proszę się nie dzielić z nami tą odpowiedzialnością. I to dzisiaj Donald Tusk odpowiada za to, że mamy po raz kolejny państwo z kartonu. Panie pośle, ale ja z groteski. Czasy, bo słyszymy, nie, pani redaktor, mówili, słyszymy dzisiaj opowieść, mówili, bardzo ciekawą. Jedni drugim będą przesyłać migrantów mówili, i po dosłoną nocy ci następni no to teraz w autobusach możemy, będą odwozić na stronę taką czy inną. Okaże się, że w dłuższej mówić, perspektywie będziemy tych ludzi tylko i wyłącznie koalicji, wozić to i z powrotem pomiędzy państwami. Do ma tego doprowadzimy. Nam zapewnić bezpieczeństwo. A zapewnia to bezpieczeństwo? No, w tej chwili to się dopiero jakby rozstrzyga, to się toczy. Nie, no. Pani profesor. Ale to, przedstawiciel ale nie, Straży Granicznej. Nie, proszę Państwa, posłuchajcie, bo policji mówi, my naprawdę, ale my od absurdum przechodzimy do absurdum. I z paranoi idziemy krok dalej w jeszcze większą paranoję. No, to fajnie brzmi. Trzeba pomóc, trzeba uczestniczyć solidarnie. Ale uczestniczyć w czym? Ma rację Dobromir Sośnierz mówiąc o tym, że jeżeli będą przekąski darmowe, to i obiad będzie też darmowy, a i na kolację człowiek też darmową zostanie. I grzechem i głupotą byłoby z tego nie skorzystać. Skoro Unia Europejska nie wypracowała żadnych procedur, nie wypracowała schematu, modelu, nie wypracowała niczego, co mogłoby rzeczywiście przeciwdziałać migracji, to brzmi to dzisiaj tak jak zaproszenie. Mimo tego, że nie zapraszamy was oficjalnie, ale jeżeli tylko dotrzecie do Europy, to my się wami zaopiekujemy. Od półtorej godziny o tym dyskutujemy. No i trzeba wyraźnie powiedzieć, zaopiekujemy się wami przez 2-3 miesiące. Ale wami a potem znaczy się kim? A gdzie później pani te osoby odeśle? Tymi imigrantami. Pani profesor, co dalej? Później pani odeśle te osoby. Co po tych 2-3 miesiącach? No myślę, że no, jeżeli nie będą miały warunków do życia, no to będą musiały podjąć decyzję, co mają robić. Być może wrócić. A to możliwości są dwie. Być może wrócić jeżeli nie masz do warunków do życia. Pani profesor. No, wziąć się na ulicę. Ale pani wie doskonale, na czym polega, jeżeli nie ma się warunków do życia, co się dzieje wówczas. Kiedy nie ma się warunków do życia, to z reguły można targnąć się na cudze życie i wybrać sobie inną formę też łatwego zarobkowania, czyli jeżeli nie ma zasiłku, no to łatwiej kogoś okraść, aniżeli iść do pracy. Ten mężczyzna, który dzisiaj był pokazywany z nożem w ręku, z którego sobie, przepraszam, być może w sposób głupi zażartowałem mówiąc o chirurgu, ale to właśnie jest ten człowiek, który nie ma tego wyjścia. To jest ta sytuacja, którą pani teraz słusznie zresztą opisała. Ten człowiek jest bez wyjścia i on, aby ratować własne życie i formułę funkcjonowania, zacznie nastawać na życie drugiej osoby. A nad tym się kompletnie ci, którzy dzisiaj te decyzje o otwartości podejmują, nie zastanawiają. On nie idzie i nie biega z nożem po mieście francuskim, belgijskim czy niemieckim dla przyjemności, tylko dlatego, że w taki sposób, a nie inny, odreagowuje sytuację swojej niemocy albo chęci posiadania i wyobrażenia tego, który powinien dostać. Być może ktoś mu powiedział w tej wiosce, z której wyjeżdża ze środkowej Afryki, że płacąc kilka tysięcy euro czy kilka tysięcy dolarów, dostanie tu piękne mieszkanie, dostanie tutaj piękny samochód, dostanie piękny odpoczynek, jedzenie, spanie i tak, i będzie sobie leżał i pachniał. Przepraszam za takie określenie. Zderzył się z czymś innym i on idzie wabank, bo ten człowiek nie ma niczego innego do stracenia. I po tych 2 czy 3 miesiącach ta osoba znajduje się w takiej formule. I nie można powiedzieć, że tu ten problem się kończy. Tak naprawdę wtedy ten problem się zaczyna. Dla tych, którzy biegają z tymi nożami i dla tych, którzy są w jakimś stopniu narażeni na ten nóż. I udawanie, że nie ma tego problemu, jest naprawdę w przypadku polityków skrajną. Proszę Państwa, ja to z uporem ale maniaka nie podkreślam. Róbmy, panie redaktorze, ale też nie róbmy ze wszystkich migrantów, oczywiście, bandytów, którzy są pani, gotowi pani profesor, za nóż. To raz może jeszcze jednak są gotowi wziąć się do roboty. Nie, 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 nie i raz jeszcze nie. I dlatego podkreślam to z uporem maniaka. Jest subtelna różnica. Ja wiem, że co niektórzy próbowali politycznie wykorzystywać ten fakt, że nagle do Polski zostało wydanych tyle, ileś tam wiz pracowniczych, że ludzie chcieli świadomie do Polski przyjechać i robić w Polsce. Robić, znaczy się pracować, płacić podatki. Płacić podatki, płacić ZUS, pracować na to, żeby PKB Polski rosło. I ja tych ludzi cenię i ja nic przeciwko nim nie mam. Pracować nie mam, żyć. Nie miałem i mieć nie będę. Ale oni podjęli świadomą decyzję. Oni się sami zdecydowali, że oni przyjeżdżają do Polski pracować.
Nie przyjeżdżają tu na wakacje. No ale pewnie spośród tych nielegalnych imigrantów, którzy no, płacą, żeby się tu dostać, to jednak no, uważam, że zdecydowana większość chce jednak tutaj żyć, pracować. Można legalnie to zrobić. Ale pani redaktor... Pani profesor, wystarczy wystąpić o wizę. Sama pani powiedziała o tym, że te osoby często w trzecim, nawet a w czwartym pokoleniu się nie asymilują. Jeżeli ktoś chce robić to legalnie, to wiadomo, że musi przejść do punktu granicznego, musi się zarejestrować, bo to funkcjonuje wedle jakichś zasad i każdy, nawet mniej rozsądny, powinien i zdaje sobie z tego sprawę, że istnieje jakiś element administracyjny. I ci ludzie przychodzą i do nich nikt nie ma pretensji, jeżeli ktoś szuka rzeczywiście normalnego życia. Ale nie mówimy o sytuacji takiej, której będziemy cały czas budować również przestępczość międzynarodową. Bo to, co dzisiaj robią elity europejskie, to budują pytanie, czy nie razem, bo niektórzy już sobie zadają to pytanie. Czy te grupy lobbystyczne, które biegają po korytarzach brukselskich Parlamentu Europejskiego, właśnie nie załatwiają też takich interesów? Bo kto przy zdrowych zmysłach nie widzi problemu, a jednak cały czas pozwalamy na to, żeby te grupy się rozwijały i ci ludzie cały czas napływają. Więc nie można tego tłumaczyć w taki sposób. To jest po prostu niedorzeczne. Jeżeli ktoś chce normalnie funkcjonować, przychodzi się, rejestruje i dostaje szansę takiej czy innej pracy. Tylko problem polega z tymi, którzy rzeczywiście tego nie chcą. Ale ja myślę, że jest problem w Polsce bardzo, który nabrzmiewa, dlatego że przecież ci Ukraińcy, a są ich milion, ponad milion, którzy tutaj jako uchodźcy przyszli, to przecież ich status kończy się 30 czerwca. Przyszłego roku. To zostało wydłużone. Ale już jest? Już prezydent podpisał? Znaczy tak mi się wydaje. Wydaje nie będę się zakładał, się, ale decyzja znaczy, wiem, moim że to miało być, jest już przesunięta. Tak, ale miało być do września przyszłego roku, ale czy to już jest podpisana moim zdaniem ustawa? Tak. Jeżeli wojna będzie trwała, będzie najprawdopodobniej to przesunięta. Jeszcze dłużej. To ale poza tym raz jeszcze. No, trudno jest porównywać. Ja wiem, że co niektórych razi to, że Ukraińcy biorą w Polsce 500+. Wiem. Ale wiem też, że ci sami Ukraińcy pracują w Polsce. Tak, i były ostatnio badania, z których wynika, że podatki, które płacą, całkowicie wystarczają z naddatkiem na to, co dostają. Proszę Państwa, to nie jest problemem. Problemem jest choćby ta konferencja, którą widzieliśmy. Wychodzi funkcjonariusz państwa polskiego w mundurze i mówi, rozkładając ręce, że tak naprawdę to my post factum, jak nam ktoś kogoś przywiózł, musimy się od tej drugiej strony dowiedzieć, dlaczego się tak stało. No, każdy musi widzieć pewien dysonans. No, nie można doprowadzać do sytuacji takiej, żebyśmy tylko i wyłącznie mogli reagować w konsekwencji na cudze działanie. No, wie pan to. Samo pytanie nie jest formą reakcji. Pan poseł Pietrykowski, Dobromir Sośnierz i kończymy. Idziemy tutaj do wspólnego wniosku i tak mi się nasuwa jeszcze z poprzedniej mojej działalności biznesowej zasada negocjacji. Musimy być twardzi wobec tego problemu, a łagodni wobec ludzi. To jest jedna z podstawowych zasad negocjacji. Dlatego wracamy do punktu wyjścia troszeczkę. Bardzo się cieszę z tej informacji, że rozpoczęliśmy renegocjację paktu migracyjnego, ale nie zapominajmy, że to nie są migranci, to są ludzie przede wszystkim. I też musimy to w jakiś sposób mieć na względzie. Także bardzo się cieszę, bo przekładamy na politykę prawa biznesu, czyli twardzi dla problemu, a łagodni dla ludzi. Panie pośle, pięknie zabrzmiało, tak idyllicznie. No ja wiem, idealizm jest piękną cechą, romantyzm jeszcze jak do tego wpoimy. Tylko wie pan, mnie bardziej żal sąsiadki, która całe życie tyrała i z tej biednej emeryciny nie jest w stanie zapłacić wszystkich opłat miesięcznie, aniżeli kogoś, to po prostu tutaj przyjeżdża po to, żeby brać kasę. No. Naprawdę problem emerytów, których jest 7 milionów, jest do najpilniejszego rozwiązania. Dobromir Sośnierz, puenta. To się stanowi, czym trzeba być wobec ludzi, a nie co znaczy być stanowczym wobec problemu. No, problemem są ci ludzie, którzy przyjeżdżają tu nielegalnie. I musi się rozejść wśród nich informacja, że nie warto, że po pierwsze można zostać odstrzelonym przy próbie nielegalnego przekroczenia granicy, a po drugie, że jeśli się nie ma pracy tutaj, to nie ma po co jechać, bo nie dostanie się żadnego socjalu, ani 500+, ani tam jakichś niemieckich zasiłków, nic się nie dostanie. Po prostu trzeba iść do pracy, jak się tutaj przyjeżdża. Więc trzeba sobie najpierw zobaczyć pracę, bo koszty utrzymania tu są wysokie. I wtedy problem
w dużej mierze sam się skończy, ale to właśnie będąc stanowczym wobec ludzi. Bo co to jest być stanowczym wobec problemu? No to właśnie ci ludzie są tym problemem, ci ludzie go tworzą, ten problem. Więc to jest oczywiście jakaś tania demagogia, która tylko ludzie nie ładnie są problemem. Ale system tworzy problem, a nie ludzie. Ludzie nigdy nie są to zdanie. Ale ten system, panie pośle Pietrykowski, wymyślają ludzie i to ludzie są kołem zamachowym tego systemu i z tego systemu są również... System nie wymyślił człowieka, człowiek wymyślił system. Już tak. Bardzo dziękuję. 4 minuty po godzinie 11. Już.